W poprzednim odcinku ble, 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 ble. Podziemny niebieski tunel z rondem. Puszczamy drona na patyku. Bardzo ładnie. Góry, woda. Wszystko w jedno. Sklepy spożywcze i alkohol. W sklepach spożywczych, sieciówkach, dyskontach ceny są wyższe niż w Polsce o około 20-30%. Dedykowane sklepy rybne mają ryby nieco tylko droższe niż w Polsce. Nabiał natomiast jest bardzo drogi. Alkohol do 4,75 można kupić w spożywczakach, ale tylko do godziny 20. Mocniejsze alkohole można kupić tylko w sklepach monopolowych. Nazywają się one Vinmonopolet. W całej Norwegii jest 297 sklepów Vinmonopolet. Jak więc łatwo można zauważyć, jak już trafisz do Vinmonopoletu, kupuj co potrzebujesz, bo kolejny sklep może być albo i nie. W niedzielę Vinmonopolety są nieczynne, a w zwykłych sklepach nie sprzedaje się tych słabszych alkoholi. W czasie naszej podróży okazało się, że także we środy jeden z Vinmonopoletów był nieczynny. Czy dotyczy to wszystkich? Nie wiemy, bo nie sprawdzaliśmy tego. Ceny alkoholi mocnych są co najmniej o 50% wyższe niż w Polsce. Szkockie whisky jeszcze więcej. To właśnie narada, jak wrócić do Polski. Są tylko dwie możliwości, albo promem, albo wpłat. Innego wyjścia nie ma.